4 osoby. Cześć. Ja sobie tutaj ustawiam już nam czas na ćwiczenia. 7 osób już jest. Piszcie, czy mnie słychać, czy mnie widać, czy nie wiem, że jesteście. Meldujcie się. Dobrego dnia, Daniel. Tymek gotowy. Pisz pozdrowienia. Też pozdrawiam. Dzień dobry, Olek. Tutaj się Olek zgłosił. Dzień dobry. Super. Dobra, zbieramy się. Jeszcze sprawdzę, ile czasu. Jeszcze minutkę dam na zebranie się wszystkim. Klan Marksów gotowy, super. Jeszcze za chwilkę zaczniemy. Jak ktoś nie ma jeszcze wody, 2 butelek takich, powiedzmy 1,5 litra, albo nie ma skakanki czy pasa, na którym będzie mógł dzisiaj z nami skakać, to jest jeszcze odpowiedni moment, żeby sobie pobiec po tę wodę i ten pas. O, Fifi jest. Janek jest gotowy. Super, cześć chłopaki. No dobrze, i zaczniemy może na początku od rozgrzewki, tylko nie wiem, czy mnie ucina mnie chyba. Wezmę jeszcze, poprawię tylko kamerę, to akurat, o, widzę, że się akurat więcej osób zebrało, jak poprawiłam kamerę. Świetnie, witam wszystkich. I zaczniemy sobie od biegu. Powolutku biegniemy. I krążenia ramion w przód. Już przestaniemy biec, zbierze nas się więcej, to słuchajcie, opowiem wam dobry kawał. Krążenia ramion w tył. Dobrze, nadgarstki. Cały czas biegniemy sobie. Dobrze, i biegniemy tak, że pięty uderzają po śladki. I wysoko nogi. Tu uderzamy o dłonie wystawione. Dobra, i pajacyki. Udało się dołączyć. Aha, tutaj Legia odpowiada. Iga, Karol się melduje, super. Stajemy, rozgrzewamy głowę, kark. Dociskamy do jednego barku, do drugiego barku. Krążenia. I w drugą. I będziemy krążyć bioderkami.
Dobrze, i łapiemy się za stopę, tu dociskamy do pośladka. Tutaj się odsunę, bo nie widać. I trzymamy w ten sposób, dogrzewamy. Prosto plecy, druga noga. Dobra, chytamy się za kolanka, będziemy 10 razy obszerne ruchy do środka i tu do wewnątrz i obszerne ruchy na zewnątrz, zaraz później 10 razy. A ja, skoro nas się już zebrało dosyć sporo, to opowiem ten kawał. Słuchajcie, to jest taki kawał, są zawody pływackie. No i jeden gość wszedł do wody, chodzi o to, kto dłużej wytrzyma pod wodą. No i on minutę wytrzymał. No to wszyscy brawo, gratulacje, on wychodzi z tej wody i mówią, panie, jak pan to zrobiłeś? A on mówi, trening, trening, jeszcze raz trening. Przechodzimy tutaj, ja będę pokazywać, wy robicie i słuchajcie. Drugi wchodzi do wody, siedzi, wytrzymał pod tą wodą 2 minuty. No to wszyscy, panie, jak pan to zrobiłeś? On tam wychodzi z tej wody, ledwo zipią, mówi, no trening, trening i jeszcze raz trening. Trzeci wytrzymał 3 minuty. No to wszyscy też to samo. Odpowiedź oczywiście, no jaka mogłaby być? Trening, trening i trening. No i następny wchodzi, siedzi w tej wodzie, siedzi, mija 3 minuty, 4, 5. Wychodzi z tej wody, go tam już lekarze w pogotowiu stoją, żeby go reanimować, czekają. Mówią, panie, jak pan to zrobiłeś? 5 minut pod wodą, to jest niebywałe. A ten ledwo zipie i mówi, słuchajcie, musiałem chyba gaciami o coś zaczepić. No i taki kawał dzisiaj dostałam i musiałam się z wami ten podzielić, bo był bardzo mnie rozbawił. Mam nadzieję, że was też, jak spoko, to piszcie. Będę częściej przygotowywać takie smaczki. Dobra, rozgrzaliśmy się, to tłumaczę, o co chodzi. W międzyczasie ktoś przyszedł. Jeremi przyszedł. Ryszard Sienkiewicz przyszedł. Super. Moi drodzy, robimy sobie dzisiaj obwody stacyjne. Do tych obwodów mamy butelki wody. Jak ktoś jest starszy, ma większe ciężarki i może na nich ćwiczyć, bo jest starszy, to bierze sobie większe ciężarki. Mamy też skakankę. Jak ktoś nie ma, to pas. Będzie to nam też potrzebne do jednej stacji. I uwaga, jak już ktoś był na treningu ze mną, to wie, o co chodzi. Robimy najpierw 40 sekund po danym ćwiczeniu, później 30 sekund, później 20. I w ten sposób robimy 10 stacji. Czyli 10 stacji po 40 sekund, 20 sekund odpoczynku. Później po 30 sekund, 10 sekund odpoczynku i 20 sekund, też będzie 10 sekund odpoczynku. Już tłumaczę po kolei stacji, żeby nie przedłużać. Najpierw bierzemy sobie 2 buteleczki, bo tyle trzeba było przygotować i jest biceps, czyli prosto tutaj plecy, stoimy i jakbyśmy mieli hantelki, w ten sposób robimy biceps, trzymając butelki wody. Drugie ćwiczenie, już nie trzeba mieć 2 butelek, można mieć 1. Kładziemy się na plecach, nogi ugięte, mamy przed sobą butelkę wody i robimy z nią brzuszki. To jest druga stacja. Trzecia stacja, tu nie będziemy potrzebować w ogóle butelek, to będą takie odwrotne małpki. Czyli uwaga, skaczemy sobie hop do przysiadu, stawiamy dłonie na podłodze czy na macie, na jakiej ćwiczycie, wyrzucamy nóżki do tyłu i rączkami wracamy do tej pozycji.
To jest trzecia stacja. Będziemy to robić na czas. Czwarta. Kładziemy się i z butelką przed sobą robimy grzbiety. Czy odgięcia, jak to kto nazywa. Następne ćwiczenie. Też będzie butelka potrzebna. Jak ktoś jest bardzo silny, to mogą być to dwie butelki. Triceps, czyli ustawiamy się w ten sposób. Nie wiem, czy mnie widać. Tu wyciągamy. Ja może z jedną butelką pokażę. Prostujemy ręce. Hop. Nad głową. Następne ćwiczenie. Skośne brzuszki z przekładaniem butelki. Kładziemy się na macie. Plecy są przyklejone. Nogi są ugięte w kolanach. I tu robię skłon do boku. Wsadzam butelkę pod nogami. Z drugiej strony po nią sięgam. Wyjmuję. Przekazuję do tej ręki. I tak hop, hop. Hop, hop. Jak nam się znudzi, to robimy w drugą stronę. Czyli przekładamy. O, w ten sposób. Kolejna stacja to już szósta. Siódma stacja, bo to jest ta skakanka, żeby jako siódmą stację wykorzystać i skaczemy sobie w ten sposób, obu nóż. Następna, ósma stacja, chwytamy butelkę przed nami, kręcimy sobie w te, tak, w tę stronę lub w tę stronę i ćwiczymy przedramiona, to też już było. Następne ćwiczenie, bierzemy butelkę, kładziemy się, trzymamy ją tu na brzuchu, niziutko, przy samych nóżkach, tu gdzie jest zgięcie i podnosimy do góry biodra, pupę i podnosimy w ten sposób butelkę. No i ostatnie ćwiczenie to też, jeżeli ktoś jest silniejszy, może nie silniejszy, większy, po prostu starszy, to z dwoma butelkami robimy wykroki w ten sposób, nie dotykając kolanem o matę. Jeżeli ktoś woli z jedną butelką, na przykład zrobił już dzisiaj trening, tak jak ja, a musi jeszcze gadać dużo, to może wziąć jedną butelkę. Dobra. I tak będziemy robić 40 sekund. Ustawiam już czas. Kto jeszcze chce się napić albo nie przyniósł sobie sprzętu, to bierze go. Rest time. O, tutaj sobie jeszcze to ustawię. 20 sekund przerwy. Proszę bardzo. I mam nadzieję, że jesteście już gotowi. Zaczynamy od hantelków tutaj. Z butelek zrobionych za 10 sekund zaczynamy. Uwaga. 3, 2, 1, start. I pracujemy. Plecy są prosto. Cały czas. Ruszamy tymi tutaj butelkami. Jeszcze 10 sekund do zmiany, do przerwy. I zmiana. Nie zmiana, tylko przerwa. Matę. Chwila na złapanie oddechu. I za chwilę przechodzimy do brzuszków z butelką. Można już się tutaj ustawić, położyć. I uwaga, chodźmy. Hop. Pracujemy. Jak komuś ciężko, bo nogi się odrywają, można sobie pod coś podłożyć.
komuś za łatwo z jedną butelką, to może zawsze złapać tak dwie. Jeszcze 10 sekund. Przygotowujemy się do następnego ćwiczenia, czyli tych odwrotnych małpek. I uwaga, chodźmy. Przydaje się być rozciągnięte nóżki. Jeszcze 15 sekund. I matę. Chwila przerwy. Następne. Ćwiczenie grzbiety z butelką. Już się przygotowujemy. Uwaga, 3, 2, 1, chodźmy. Jak komuś ciężko, może tu położyć sobie i w ten sposób robić odgięcia. O, nawet wtedy można. Następna stacja, triceps z butelką albo z dwoma, jak ktoś ma ochotę, siłę. Bierzemy butelkę tu nad głową i chodźmy. Nie wiem, czy to widać, jak prostuję. Jeszcze 10 sekund. Matę. Chwila przerwy. Przygotowujemy się do następnej stacji. Już z górki, bo to szósta stacja. Czyli te skośne brzuszki. Będziemy sobie butelkę podawać pod nóżkami ugiętymi. Zaczynamy już za 3, 2, 1, start. Tu hop, hop. Przekazuję. Hop, hop. Podaję sobie. Hop, hop. I znudziło mi się i w drugą. Przygotowujemy się do następnej stacji, czyli skakanki. Bierzemy sobie skakaneczki nasze, czy pasy i za 5 sekund ruszamy obunóż. Uwaga, chodźmy. Jak się nie uda, to dalej robimy, nie poddajemy się. I od nowa.
następna stacja przedramiona z butelką. Będziemy kręcić przed sobą za 5 sekund. Uwaga, start. Jakbyśmy coś nawijali na tę butelkę. Podejdę, patrzeć co tu się dzieje. Hania, przepraszam za spóźnienie. Nie gniewam się. Ćwiczymy. Nic się nie dzieje. Ćwiczymy w ten sposób. O, zabrałam tutaj moją stację pierwszą. Zaraz ją poprawię. Jeszcze 10 sekund. Pracujemy. I matę. Za chwilę przedostatnia już stacja, czyli unoszenie bioder w leżeniu z butelką na brzuchu lub z dwiema butelkami. Jak kto ma siłę, tu sobie kładziemy butelkę w tym zgięciu, tu na bioderkach i start. Podnosimy, opuszczamy. Przepraszam. I matę. I ostatnie ćwiczonko za chwilę w tym obwodzie. To będzie, będą wykroki z butelką lub z butelkami wody. Zaczynamy. Start. Raz jedna noga, raz druga. Plecy proste. Nie dotykamy kolanami do podłogi. I podnosimy przy okazji buteleczkę. Jeszcze chwilunia. Matę. I mamy chwilę przerwy, można się napić. Komu udało się bez przerwania cały czas skakać na skakance obunóż? Mi i dwa razy przerwało się. Nie dałam rady naraz. Piszcie, komu się udało. Remi nie ma rozciągniętych. O, Filip ćwiczy z mamą. Tak, dawaj Doris, ćwiczymy. Bartek jest, pozdrawiam Bartka. Jak w familiadzie. Oj, miałam nadzieję, że ten żart był trochę ciekawszy niż te, co czasami są w familiadzie. No dobrze, uwaga, to jak odpoczywacie, pijecie, to opowiem, co robimy dalej. Zostajemy przy tych obwodach, tylko że będziemy to robić przez 30 sekund i zmniejszamy sobie ten czas na jedną serię, na jedno ćwiczenie z 40 do 30 i zmniejszamy sobie też ten czas odpoczynku z 20 sekund na 10 sekund. Bartek skakał bez skakanki. Daniel dał radę. O, tutaj jeszcze jednej osobie się udało. No dobra, słuchajcie. I starym moim zwyczajem zachęcam do tego, żebyście robili
tyle samo, ile w poprzedniej serii, gdzie tego czasu było więcej, to żeby zachować tę ilość powtórzeń w następnej serii, gdzie już tego czasu jest o te 10 sekund mniej. Mam nadzieję, że troszeczkę już odpoczęliście, nabraliście sił. No i za chwilę ruszamy z kolejną serią. Jeszcze dam Wam sekundkę. No dobra. O, za 15 sekund zaczynamy. Bierzemy już nasze hantelki. Pracujemy z hantelkami w postaci butelek z wodą. Dziesięć sekund. Matę. I kładziemy się już, jesteśmy gotowi do zwykłych brzuszków, ale trzymając tutaj butelkę wody przed sobą. Chodźmy. Dziesięć sekund. Na te. I robimy teraz małpki na odwrót. Uwaga. Chodźmy. Będzie teraz triceps z butelką. I wyciągamy nad głową. Dziesięć sekund. Matę. I teraz będą brzuszki, podawanie sobie butelki pod nogami. I tu do tej strony i do tej. Przekładamy butelkę znowu. Hop, hop, pracujemy. Siódma stacja. Start. Staram się teraz nie spuścić. Dziesięć
Przed ramiona z butelką. Zaczynamy. Chodźmy. Połowa. Cały czas ręce prosto. Unoszenie bioder. Następna stacja. Chodźmy. Ostatnie dwa kroki. 3, 2, 1. Przypominam, plecy prosto, nie dotykamy kolanami o maty. Teraz przerwa na łyka, na piciu. Ja jeden raz przerwałam, dwa razy. No, a mi się teraz udało bez przerwy. Ale trochę później zaczęłam, bo nie mogłam tej skakanki rozłączyć. Dobra, odpoczywamy. Może teraz wy mi coś powiecie, jakieś pytanko. Jakie tutaj można wam zadać pytanko, żeby was zagiąć? Dobra, mam takie pytanie, że można nie zgadnąć. Rysiek teraz jeden raz przerwał. Super. Lepiej jeden raz niż dwa, tak jak ja ostatnio. Ale staramy się nie przerywać, jak skakankę robimy. Dobra, mam pytanie może nie z serii o judo, ale z tego co wiem, to jest jedna z waszych bardziej ulubionych kategorii, bo jest to pytanie o koty. I jakby dodać to, ile ja mam kotów i dodać to, ile trenerka Ewa z trenerem Radkiem mają kotów, to ile łącznie ich mamy? To jest pytanie. A ja 0. Super. To teraz tak jak ja. I tak jak poprzednio Daniel. To jest pytanie, a my w tym czasie odpoczywamy. Ja się jeszcze trochę napiję. Bo oprócz tego, że wykonuję z wami ćwiczenia, to gadam. Max raz przerwał. Padło pytanie, że ja i trenerka Ewa z trenerem Radkiem łącznie mamy 5 kotów. Rysiek mówi, że 6. Jeremi, że 4. O matko, ile kotów tu się nagle pojawiło? Siedem. Tato, nie podpowiadaj im. No dobrze, słuchajcie, jeżeli chcecie znać odpowiedź, to jeszcze musimy zrobić jedną serię. Tak jak wspomniałam wcześniej, jak wspomniałam wcześniej, to ostatnia seria to jest ta najkrótsza. Zmieniam czas z 30 sekund na 20. Ale zostawiam czas na odpoczynek taki sam. Nie odpowiadam na pytanie. Wiem, co to znaczy plus jeden. Dobra. Tu odpowiedzi idą jak szalone. Słuchajcie, rozstrzygnięcie tego pytania
będzie po następnej serii. Nic się nie zmienia, wszystko idzie tak samo. Mam nadzieję, że też liczba Waszych powtórzeń, tego co robicie, też się nie zmieni. Ale czas jest coraz krótszy. No dobra, to włączam już tutaj stoper za 15 sekund. Zaczynamy z bicepsami, z pantlami. Już jesteśmy gotowi. To jest tylko 20 sekund. Chodźmy. Pracujemy na pełnych obrotach. Jest w ogóle połowa tego czasu, co pierwsza seria. Kładziemy się, zmiana, bo teraz brzuszki będą zwykłe z butelką. Chodźmy. Następne ćwiczenie, grzbieciki z butelką. Triceps teraz będzie. Chodźmy. Pracujemy, pracujemy. Prostujemy ręce. Już połowa, 10 sekund zostało. Stacja skakaneczka. Chodźmy. A, skusiłam. Nie poddajemy się. Teraz raz mi się skusiło. Przedramiona z butelką. Kręcimy, kręcimy. Jeszcze 10 sekund, czyli połowa. Unoszenie bioder z butelką na brzuchu. Chodźmy. Unosimy bioderka, spinamy mięśnie tutaj pośladków. Pracujemy. Jeszcze chwila. Mate.
siły kroki. Ostatnie ćwiczonko. Przyspieszamy jeszcze, kto ma siłę. Dobra, uwaga, zdradzę Wam odpowiedź na to pytanie. Teraz na pytanie, ile mamy łącznie kotków? Uwaga, 4. Trenerka Ewa i trener Radek mają 2 koty i ja mam tutaj w domu 2 koty. Komu udało się bez przerywania? I piszcie, ile razy Wam się przerwało ze skakanką. Mi za pierwszym razem 2, za drugim ani razu. A teraz raz mi się przerwało. Można się napić wody. Chwila na złapanie oddechu. Już nie będą nam butelki z wodą potrzebne, chyba że ta, którą mamy do picia. Oddychamy sobie, ja tutaj zbieram te moje stacje, co sobie przygotowałam. Dobrze. Jakie tam jeszcze są odpowiedzi? Koty są moje. Wiedziałem. Wygrałem. No, zaraz sprawdzę, przynajmniej jak mi się wyświetla, kto pierwszy odpowiedział na to pytanie prawidłowo. Tak, Jeremi zdecydowanie pierwszy odpowiedział, że 4 koty. Tuż za nim Filip. Jeżeli... Tutaj, że 0 razy przerwało skakanie. Jednego kotka rozumiem, że tutaj ktoś ma. Mi za pierwszym razem 2, za drugim 1, a za trzecim 0. No to progres jest. Za pierwszym 2, za drugim 2, za trzecim nie skusiłem. Ale to jak skakanki nie ma. Ja liczę z tych na głowie to wszystko. Jak ktoś nie miał skakanki, to mógł na pasie skakać. Dobrze, słuchajcie, odpoczęliśmy trochę, przechodzimy do rozciągania. Na początku usiądziemy sobie w rozkroku i będziemy rozciągać tłumuszki. To jest bardzo ważne, żeby się porozciągać. Jak mieliście okazję zobaczyć to ćwiczenie z tymi skakanymi małpkami na odwrót, to i zobaczyć i zrobić, że to jest, trzeba mieć rozciągnięte nogi. Robimy skłony najpierw do jednej. Do drugiej nogi. Do środeczka. Łapiemy się tutaj za pięty. Plecy proste. Klatka piersiowa ciągnie do podłoża tutaj przed nami. Dobra. Żeby jeszcze rozciągnąć nogi, staniemy sobie tutaj w takiej pozycji, że kładziemy sobie rękę, stawiamy sobie tak nogę, ta druga jest z tyłu wyprostowana, a rękę tu stawiamy od wewnątrz, ale na zewnątrz. I w ten sposób sobie tu rozciągamy. Samo druga.
wsadzamy pod kolano i na zewnątrz stawiamy. Dłoń jest równo ze stopą. I ciężar ciała przenosimy do przodu. A kładziemy biodra na macie, ręce zostają, dłonie na macie wyprostowane, w łokciach ręce i odginamy się do tyłu, taką syrenkę robimy. I patrzymy sobie raz przez lewe ramię, raz przez prawe ramię. Rozciągamy w ten sposób mięśnie brzucha. Dobrze, i w tej pozycji przechodzimy do tyłu. Siadamy sobie między, staramy się usiąść między nogami, że ja od boku pokażę w ten sposób. Tu mamy na zewnątrz pięty, tak? I tu wyciągamy daleko ręce przed siebie. W ten sposób. I patrzymy raz od środka. Tutaj przez jedną rękę. Raz przez drugą. I jak już jesteśmy w tej pozycji, to odginamy się do tyłu. Jak już ktoś czuje tutaj, że jest problem, to się zatrzymuje. Jak jeszcze może dalej, to na łokcie schodzimy. A jak ktoś całkowicie może, to się kładziemy na macie w ten sposób. Nóżki są zgięte, siedzimy sobie, pupa siedzi między piętami. I tak się rozciągamy. Podnosimy, zostajemy w siadzie klęcznym i odgarniamy jedną rękę tutaj za łokciem, drugą bierzemy i tak odciągamy, rozciągamy tutaj bark. Tę samą rękę bierzemy za głowę i tu dociągamy tą drugą ręką za łokieć do tyłu, plecy proste. Dobrze, i to samo druga ręka, czyli teraz tę rękę bierzemy i tu odciągamy. I bierzemy ją teraz za głowę, dłoń na kark. Może pójść, jak ktoś nie sięga dalej. I dociskamy tą ręką tutaj za łokieć, trzymając. Dobrze, jeszcze tak ręce kładziemy, rozciągamy tutaj przedramiona. Robiliśmy dzisiaj to takie nawijanie butelki, kręcenie ją przed sobą, to też można sobie tutaj rozciągnąć ręce. No dobrze. Słuchajcie, mam nadzieję, że zostaliście do rozciągania. Jak zaczęliśmy się rozciągać, to było nas więcej. Tutaj trenerka Ewa z trenerem Radkiem na pewno by nie byli zachwyceni, że ktoś uciekł z rozciągania. Dobrze. Bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że się trochę zmęczyliście, że poćwiczyliście. Jak tam Filip, mama się trzyma, bo ćwiczyła z Tobą. Mam nadzieję, że zrobiła więcej powtórzeń niż ja dzisiaj. Tak samo jak Wy. Ja tutaj Wam daję pomysły i ćwiczę z Wami, ale to Wy jesteście silniejsi i zdobywacie medale. No dobrze, moi drodzy, żegnam się z Wami. Dziękuję, było mi bardzo miło, że byliście i trenowaliście. Zobaczcie, skończyłam trenować i od razu podskoczyła, skończyłam robić rozciąganie i od razu skoczyła liczba obserwujących.
No dobrze, nie będę tutaj przedłużać. Idźcie coś zjeść, napić się i widzimy się jutro o 17:00. A w zasadzie o 14:00 się widzicie, już widzimy, bo ja też będę oglądać z trenerem Arturem. Później trening o 17:00 jest ze mną, a o 18:00 wam nie powiem. Będziecie mieć niespodziankę, nie wiem z kim będzie.